Pompa. Pompa do ciepłej. Ciecha Junkersik. 300 litrów tutaj sobie. Cześć pompomaniacy. Dzisiaj Drymuś z urlopu. Czyli jak Drymuś pojechał na weekend, no to sobie wynajął domek. A jak pojechał i wynajął domek, to zobaczcie, co jest na domku. To wygląda mina. 5 kW paneli fotowoltaicznych. Obstawiam, bo jest 15 paneli, że to jest albo 4 tam powiedzmy 60, albo 5,06, no pi razy oko, tak? Gdzieś w okolicy 5 kW. I w tym domu woda ciepła jest produkowana przez pompę ciepła. Typowo ta pompa ciepła jest zamontowana do ogrzewania CWU. I też Wam się to postaram pokazać. To jest tam w tej części dolnej, której ja nie wynajmuję, ale może mi się uda z właścicielem, z właścicielką zagadać, żeby nam to pokazała. No dobra, to teraz powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Laskowej, w Beskidzie Wyspowym, przy samym wyciągu Laskowa-Ski. Zgadza się. Dosyć wysoko, jak widać. Tak, 150 metrów od wyciągu. Tak, tak. Jesteśmy w Felusiowej chacie, która jest, tak, tam sobie za nami, jest generalnie moim domem tutaj w Polsce. Ale pod moją nieobecność muszę ją wynająć i może być na przykład dzisiaj twoim domem. Tak, będzie. Bardzo fajnym. Taki jest. Bardzo się cieszę. Tak. Taki jest tak. Plan. Generalnie to jest miejsce stworzone dla rodzin z dziećmi, także no, akurat potwierdzam, fajnie, bo jesteś... Potwierdzam, dzieciaki już obleciały i pies wszystko, tak? A więc... Dzieciaki, tak. Psy, babcie, dziadki też się tutaj dobrze czują. To też rodzina, tak? Tak, no właśnie ostatnio miałam SMS-a, o Anetko, ty masz panele na dachu, ale super, czy my się możemy podładować? No tak. No możecie się podładować, jasne, natomiast nie mam takiej profesjonalnej wtyczki, tylko jest to zwykłe gniazdko, z którego też się mogą ładować. Tak, to już jest dużo. No, no ale dla porównania powiem Wam, że na niemieckiej wsi udało się w bardzo podobnym domu zainstalować właśnie wtyczkę, znaczy powiem normalną ładowarkę. Aha, taką, tak, i przy kosztach zerowych, bo to było refundowane przez... Aha, czyli państwo dokładało, tak? Tak, tak, czyli dostało, pula jest 900 euro i jeżeli się, no oczywiście są ludzie, którzy i za 2000 euro kupują te wtyczki, które tam pokazują aplikacje i tak dalej, natomiast taka wersja basic, normalna, zwykła starcza, ładowarka to 900 samochodu. Euro starcza na tą ładowarkę? 48 euro musiałam dopłacić. Czyli tak naprawdę nic, tak? Bądźmy szczerzy. Tak. Czyli fajnie. I to jest fajne wsparcie właśnie. I czekam tu. Dobra. Tutaj czekasz. Ok. Czekam. A tutaj masz panele i brałeś dofinansowaniem te panele, czy nie? Czy kupowałeś sobie tak po prostu? Z dofinansowaniem. Aha, dofinansowanie. No to też fajnie, że się udało, tak? Tak, dla przykładu mogę Wam powiedzieć jeszcze a propos dofinansowań, fajnych dofinansowań ekologicznych, to wioska, moja wioska ma swoje własne dwa wiatraki. Moja niemiecka wioska ma swoje własne dwa wiatraki i dzięki tym dwóm wiatrakom nie musimy płacić podatku gruntowego, znaczy płacimy bardzo niski podatek gruntowy. Czyli taki symboliczny po prostu, tak? Coś, tak, 78 euro oszczędzamy w porównaniu do wsi obok, którzy nie mają wiatraków, nie wiem dlaczego, 1200 euro miesięcznie, przepraszam, rocznie. Rocznie 1200 euro oszczędzasz na tych wiatrakach, że na wsi u Was są dwa wiatraki. Tak, i dzięki temu wieś ma swój fundusz remontowy, jak tam ulice są remontowane, latarnie. Aha, bo to jakaś firma od Was wynajmuje jakby ten grunt na wsi i płaci Wam tak jakby... Ale petarda, słyszeliście w ogóle? No to tak można, bo na panele na dachu, podatki obniżone dzięki temu, jeszcze wtyczka do samochodu elektrycznego. A masz elektryka w ogóle, czy nie masz jeszcze? Nie mam, ale bardzo intensywnie się rozglądam. Natomiast w Niemczech jest mega boom na te elektryki. W tym momencie zamówienie elektryka oznacza około 8-9 miesięcy czekania. Także czyli jest. No to jest. Tutaj też podobnie, no bo to teraz taki boom, że oni nie nadążają z podłogami. Fajna, bo mam narciarnię z ogrzewaniem podłogowym. Narciarnię z ogrzewaniem podłogowym?
No dobra, czyli jest to na sprzęt narciarski po prostu, tak? I dlatego jest ogrzewane, żeby... Narcia... O, się przewróciło, tylko podeprzemy, bo... No, aha, dobra. Czekaj, jeszcze pomogę. Okej, dziękuję bardzo. No i tu mamy narciarnię. A, no proszę, przygotowane wszystko. Jakaś katastrofa leżaka. Proszę, ale nawet napisy są po polsku, po angielsku, zobaczcie. To jest dbanie, wiecie, o komfort odwiedzających. Tak. Okej, okay. Tu się zrobiło zamieszanie letnie, ale normalnie tu masz ławeczkę, tu sobie... Dobra. Czyli tu siadam, tu ściągam buty, tutaj opieram narty, kijki. Dokładnie. Okay. Tu jest moja super szafa, w której trzymam wszystkie rzeczy osobiste, czyli mam tu pudełka i wszystko swoje popakowane. Dobra. Jak tu przyjeżdżam, to nic nie potrzebuję, tylko wyciągam pudełka, szczotki do zębów, ubrania, wszystko. A tu już jest nasza część prywatna. Dobrze. Nie wiem, ale to mogę nagrywać, tak? Mogę, dobra, okej. No, dobra. Dobra. Pompa do ciepłej, tak. 300 litrów tutaj sobie grzeje się. No i dobra. I dzisiaj w większości czasu, w większości dzisiaj wyprodukowano ciepełko, na pewno ze słonka, bo dzisiaj świeciło te słonko, co nie? Solax Power, firma, tak, falownik. Zobaczcie, 407 W w tym momencie jeszcze panele produkują, one są ustawione na południe, ale mamy już zacienione te panele, są, tak. Czyli nawet w tym momencie jeszcze coś produkują. Dzisiaj 13,1 kW, no to nieźle, powiem szczerze. 5 kW paneli prawdopodobnie, 4,96, tak? Prawie 5, dobra. I jakaś firma taka co, tu lokalna, czy jakaś większa, jak tak, to? Tak, to lokalni ludzie z Rabki, Revolt Energy. Czy bynajmniej nie byłam w Rabce, bo wszystko zostało załatwione na miejscu, a nawet powiem, że zdalnie, no bo ja w Niemczech mieszkam, więc... Aha, i gdzieś tam dzwoniłaś, czy aha, mailowo? Tak, absolutnie, no telefonicznie akurat wszystko, oferta była ekspresowo i dogadaliśmy się szybciutko. Znaczy, jest super, bo mam pełną obsługę. Totalnie nic nie robię, panowie co jakiś czas, prawdopodobnie co 6 miesięcy, ale nie prowadzę kroniki dokładnej, dzwonią i pytają, czy mogą przyjść na audyt. Panowie super ogarnięci, biorą sobie klucze ze skrytki, otwierają. No to nieźle. Robią co tam potrzeba. Czyli masz to sprawdzane co pół roku, czy to wszystko działa tak trzeba? Tak. No to się nie spotkałem z czymś takim, powiem szczerze, to fajnie. I ta infolinia ich też kiedyś już wydawało mi się, że mam problem, bo nie mogłam się zalogować i na falownik nie mogłam zobaczyć. Okazało się oczywiście, że to mój internet padł i nie działa, no ale już zdążyłam do nich zadzwonić z zapytaniem, o co chodzi. No i też od razu mi odzwonili, wyjaśnili blondynce, jak to do końca działa i no. Teraz ja bym sam nie wiedział, no bo wiesz, na przykład nie mam fotowoltaiki. Cały czas gdzieś tam myślę o niej, ja chyba za długo już też i to odkładam, ale no fajnie to brzmi, że wiesz, że możesz zadzwonić i że przyjeżdżają jeszcze po montażu, że wiesz, zamontowali, wzięli kasę, a że jeszcze potem są, tak? Że nie znikają tak jak niektórzy. Czyli zobaczcie, jaka to jest niesamowita technologia. Energia elektryczna, no na dachu leżą panele, to wtedy wiemy, że mamy, tak? Tutaj w tym, nie wiem, nazwijmy to piwnicę, pomieszczeniu gospodarczym, no mamy cały ten sprzęt, mamy tą pompę ciepła, powietrze, która produkuje nam to ciepło dla wody do kąpania. No i słuchajcie, no kąpałem się wczoraj, była ta woda bardzo gorąca, jak sami teraz widzieliście, 54,5 stopnia jest na wyświetlaniu. No tutaj mamy tą fotowoltaikę tej polskiej firmy, ten Revolt, jak tu właścicielka wspominała. No super połączenie. No, dla mnie to był bardzo fajny weekend pod wieloma względami, bo dał mi bardzo dużo do myślenia, jeżeli chodzi o tą fotowoltaikę u mnie. Pierwszy raz mój telefon naładowany jest z fotowoltaiki, pierwszy raz gimbal, na przykład, którym kręcę, jest naładowany z fotowoltaiki. I gdyby tu jeszcze przyjechać i mieć samochód elektryczny, to moglibyśmy się podłączyć do gniazdka, bo też o tym właścicielka wspominała, a więc no petarda. Powiem szczerze, że naprawdę załapałem tutaj tego bakcyla i bardzo mi się to podoba. Dzień drugi, 8 rano, petarda pogoda i zwróćcie uwagę, to jest północny stok. Panele są skierowane na południe, czyli słońce będzie przez cały dzień za nami, będzie świeciło jakby na tył domu. Ale już mimo tego, że jest 8 rano, to panele są oświetlone przez te słońce, które wstało. I mimo małego tutaj takiego cienia z
komina, to już produkują energię elektryczną. To już Wam idę pokazać, ile tej energii w tym momencie produkują. Aha, idziemy. O, ale się zrobiło ciemno, uwaga. Zaraz będzie światłość, jak znajdę kanał. Jest, tak. Jest światło. Słuchajcie, jest jedno, jest drugie. Da-dam! Proszę bardzo. Produkcja z paneli. Dzisiaj już jest kilowat wyprodukowany, a dopiero mamy 8 rano. A w tym momencie 740, 750 W. No i to podejrzewam, że ten komin zaniża, ale bardzo fajnie. No muszę Wam przyznać się, że strasznie mi się to podoba. I ja nie wiem, czy gdybym ja nie miał takiego cuda u siebie w domu, to czy ja bym po prostu nie biegał tu co chwilę i nie sprawdzał, jak to działa. Ekstra. A tutaj jest ten Junkers. Zobaczcie, jak on jest podłączony, jakimi rurami. I w tym momencie, zobaczcie, pokazuje nam chyba godzinę. Zobaczcie, tutaj jest wężownica na wyświetlaczu i mamy, że jest energia, że ładowany jest energią teraz z paneli. 54,5 stopnia ma woda w tym momencie. To jest zbiornik 300 litrów. No, petarda, petarda. Zobaczcie, dosłownie jestem tutaj kilka chwil i ta energia cały czas rośnie na moc, no bo te słońce zaczyna się przesuwać na ten południowy układ, tak? Znaczy na tą południową stronę bardziej. Już mamy 1 kW w tym momencie. Normalna praca, jak widzicie. Więc całkiem, całkiem. Proszę. O! Czekajcie, mamy historię. Wytwarzanie mocy. Dzisiaj jest 1 kW. W tym miesiącu 163,8 kWh. Całkowicie ta instalacja wyprodukowała 1,6 MWh, tak? Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Nie dość, że tego miejsca. Sam mieszkam w górach, całkiem niedaleko, ale bardzo klimatyczne miejsce. Polecam felusiową chatę na wypoczynek dla rodzin z dziećmi, dla osób z psami, dla tych, którzy lubią jeździć na nartach, bo do wyciągu jest 150 metrów dosłownie, słuchajcie, na wyciągnięcie ręki. Ja tutaj, mimo tego, że przyjechałem odpocząć z rodziną, to tak naprawdę latałem między, wiecie, tym mieszkaniem, w którym mieszkałem, tym apartamentem, bo to taka naprawdę apartament, a tym felusiową norką pod spodem, bo tam był zamontowany ten falownik. O, falownik. No i wiecie, jarałem się tym, tak jakby to była moja fotowoltaika. Dzięki pobytowi tutaj i wizycie właścicielki, która zgodziła się, bardzo Ci dziękuję za możliwość nagrania tego wszystkiego. Opowiedziała nam troszeczkę o tym. Oczywiście tego, co ona opowiedziała, było dużo, dużo więcej i nie starczyłoby tutaj czasu, żeby to wszystko pokazać. Ale ja jestem dużo bliżej podjęcia decyzji o fotowoltaice. Mega mi się to spodobało, mega. Kiedy mogłem to dotknąć, popatrzeć, poobcować na spokojnie z tym przez kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, bardzo mi się ten pomysł podoba. Podoba mi się to, że to zakładała lokalna firma, która na dodatek jakieś tam świadczy jeszcze usługi takie serwisowe, już mimo tego, że to już jest założone jakiś czas do tyłu, tak? A więc no to ma wszystko dużo plusów. Myślę, że przy tych nowych zmianach, które weszły, które ja uważam, że są dobre, no warto w coś takiego zainwestować i tak naprawdę moja wizyta związana z odpoczynkiem zmieniła się chyba w decyzję o podjęciu decyzji w zakupie fotowoltaiki do mnie, tak? Ale no to jeszcze Wam pewno na pewno też powiem, jak się już decyduję konkretnie. Będę musiał sobie to wszystko jeszcze sprawdzić, policzyć, ale bardzo, bardzo mi się to podobało. Właścicielce gratuluję świetnego pomysłu na dom, w którym można wypocząć, klimatu, jaki tam stworzyła, no i tej nowoczesnej technologii, no bo i fotowoltaika, i pompa ciepła, no i kominek, czyli tak klasycznie, no i widoki, tak? A więc jeszcze raz bardzo dziękuję. W opisie pod filmem dam Wam link do strony na Facebooku, do felusiowej chaty. No i tyle. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim domu, o takiej fotowoltaice, na wyciągnięcie ręki i w ogóle o wszystkim. Trzymajcie się, na razie, cześć, hej!